Halo, halo, dzień dobry, z tej strony pomidorowy.pl. Witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Zagrajmy w Little Nightmares 2. Tak, moi kochani, dzisiaj troszeczkę zmieniłem swój ubiór, ponieważ dzisiaj jestem, widzicie, wojskowy normalnie tutaj. Zaraz do wojska idziemy się napierdzielać normalnie, kurde, giwera w dłoń i rozpierdolimy tę budę. A tak na serio to witam bardzo serdecznie i gorąco w kolejnym odcinku z Little Nightmares 2. Zanim jednak zaczniemy kolejny odcinek z Little Nightmares 2, to przejdźmy do sekcji komentarzy, ponieważ tam znowu trzy standardowe osoby, mogę już tak to chyba z ręką na sercu powiedzieć, skomentowały mi poprzedni odcinek, czyli dokładnie odcinek z 1 marca. I jest to odcinek 7 pod nazwą Opuszczona Kuchnia. Zaczynamy! Oczywiście, jeżeli nie chcecie słuchać tego, co ja tutaj odpowiadam, no to tutaj macie z tej strony, dobrze chyba pokazuję, z tej strony macie licznik, żeby sobie co jedynie zeskipować. Lecimy z koksem. Zaczynamy od Krugera, ponieważ Kruger się dosyć mocno rozpisał. Miejsce zwłok skojarzyło mi się z motywem z bajek. I don't know, czy to jest IRL, że wrzuca się ciuchy do kwadratowej dziury, tam na pranie czekają i wracają. Wózki w Ikei są kozackie, mimo że ich nie używałem. Szkoda, że opuszczona kuchnia, bym zamówił już 6 frytkownic i 9 zlewów. Łyżki nie są tylko do zupy. Mogą być też pomocne w zabijaniu lalek. Teraz jak mnie znowu weźmie czarne auto, to przypierdolę kierowcy łyżką w ryj. No, w sumie powodzenia życzę, byleby cię ten kierowca nie zaskarżył o to, że żeś go uderzył, że żeś tam z... dokonał tej, nie pamiętam, jak to się nazywało. Mam to na końcu języka, jeżeli sobie przypomnę, to tutaj będzie tekst. Ja bym o tym nie pomyślał do końca swojego życia, lol. Ja bym nie chciał rozpierdzielić sełba przez jakiegoś debila, który zrzuci na mnie miskę. No, to prawda, to prawda. Dobrze, że korzysta z najważniejszej zasady. W nowej szkole nie wtrącę się w tych, co się tłuką. Zamiast zarobić hajsu za mózg w słoiku, możesz go zostawić u siebie. To wiem, wiesz co ci powiem, to jest dosyć ciekawa anegdotka. Nie powiem, że nie. Powinni dodać na lekko atletykę rzut mózgiem zamiast rzutu dyskiem. Jezus Maria, co ty się tak wziąłeś na ten mózg? Ta nauczycielka to ci spokoju nie da zbyt szybko. Ale ta jej kuchnia to jest fajna. Może dostanę od niej sprite'a i banana, bo mam ochotę na małe co nieco. To tam do Karolka idź w sekcję komentarzy. On ci z chęcią praktyk udzieli na sprite i banana challenge. Poszło odcinać mózgi, uważaj. Podaję moment, gdy to zauważyłem. Widzisz tam człowieka manekina z odciętą głową? Ja już wszystko wiem. Ona mu odcięła głowę od reszty ciała, zabrała mózg, włożyła do słoja i zostawiła na szafie. Ale jestem mądry. No jesteś bardzo mądry. Normalnie 320 IQ tutaj nam mały Dexter się, że tak powiem, objawia. Super śmietnik niszczy ludzi. Alert. Six na linie przy dziwakach. Powtarzam, six na linie przy dziwakach. No to fajnie, cieszę się, że ci się przyjemnie oglądało odcinek. Mam nadzieję, że ten odcinek również ci się będzie przyjemnie oglądało i kolejne odcinki z tej otóż serii, bo myślę, że jeszcze trochę nam zostało z tą gierką. Dobra, przyszedł czas na Asię Whiterose. Ja nawet wolę nie wnikać, co ona tam kisi w tych słoikach, bo ogórki to nie są na bank. No, też się zdążyłem spostrzec w momencie, kiedy zauważyłem, że tam jest ludzki mózg, tak więc no, ogórki to nie są na bank. Na bank to nie są ogórki i myślę, że tutaj oboje się z tym zgadzamy. Może to babka od biologii pasowałoby, tylko takiej hardkorowej. Co masz na myśli przez słowo hardkorowej biologii, co Asia? Bo ja jestem bardzo ciekaw. A te dzieciaki z porcelany, czy z czego oni tam są, to może jej dzieło? Być może, nie ukrywam, może po prostu stworzyła sobie taką armię minionków. Tylko po co jej tyle żywych lalek? Dziwne to. Jakby to były marionetki, to bym miała teorię, że przenośnia... Że to przenośnia do tego, jak szkoła i nauczyciele sterują uczniami, w sensie nauka, dyscyplina i tak dalej. Ale tak, to nie wiem, czy te dziecko lalki też można pod to podpiąć. Wiesz co? To nie jest głupie. To nie jest głupie. Można byłoby podpiąć pod taką właśnie teorię. No cóż, nauczycielka chciała po prostu, żeby mieć tam swoich takich podwładnych w postaci takich uczniów, którzy będą jej lizać dupsko. No i
Stało się, co się stało. No myślę, że tutaj żadnego zaskoczenia chyba nie było z niczyjej strony. Dziękuję, Asia, i przechodzimy do Zakola. O mordę, w sumie takiego obrotu sprawy się nie spodziewałem, że armia dzieciarni będzie atakować Mono, jakby ktoś im kazał. Jak dla mnie nauczycielka, to jak dla mnie przywódczyni jakiejś sekty. Skąd te wnioski? Już mówię. Po pierwsze, dzieciarnia od razu była nastawiona na to, że Mono jest wrogiem. Po drugie, liczne pułapki w całym budynku. Po trzecie, uwięziona Six i tutaj mam wrażenie, że jest, że właśnie ją nauczycielka porwała i uwięziła. Może chciała przeprowadzić na Six jakieś eksperymenty. Robi to mocne wrażenie, aż czuć grozę. Powiem ci tak, Mati, bardzo dobre spostrzeżenie. Naprawdę, nieironicznie, bardzo dobre spostrzeżenie i te wnioski, o których napisałeś, są dosyć prawdopodobne i sądzę, że jakby tak dłużej się nad tym zastanowić, to prawda. Możliwe, że sama nauczycielka chciała porwać Six, by zrobić jej tak zwane pranie mózgu, żeby później Six jakby dołączyła do grupy tych opętanych dzieci. No, to jest też bardzo prawdopodobne i sądzę, że im dalej w las, tym dowiemy się więcej takich ciekawych rzeczy, które no spotkają nas w tej gierce, nie ukrywajmy tego. Dobra, dziękuję wam za komentarze dla osób, które sobie skipnęły, no to teraz przechodzimy do części właściwej odcinka, tak więc gorąco zachęcam każdemu, by komentować serię i pisać swoje teorie dotyczących wydarzeń z tej gry, bo uważam, że warto. Dobra, przechodzimy do właściwej części odcinka. No dobra. Tak więc zaczynajmy. Ostatnim razem, kiedy tutaj sobie graliśmy, czyli te dwa odcinki temu, jak był odcinek, to w zasadzie koniec tego odcinka właśnie wyglądał tak, że musiałem rozpieprzyć młotkiem głowy tych oto zawadiaków. No i przy okazji uciekaliśmy przed tą popieprzoną nauczycielką, która w zasadzie ma długą szyję jak żyrafa, więc no pozdro 600, oby tak dalej. W sumie ona mogłaby się zapisać na taką lekko atletykę. Mogłaby, kurde, wygrać zawody na najdłuższą szyję czy coś tam innego. Dobra, widzę, że będziemy musieli oknem iść, więc lećmy. Oczywiście z zachowaniem ostrożności, bo łatwo można sobie stąd spaść. Okej, jesteśmy tutaj i widzimy fortepian. No to no, co może tutaj pójść nie tak z tym fortepianem? Otóż już wam mówię, co może pójść nie tak. Jak widzicie, mamy tutaj dźwignię, którą warto byłoby się zainteresować i ściszyć sobie przede wszystkim gierkę, bo nie chcę, żeby było echo na odcinku, bo jednak mam mikrofon blisko telewizora, co za tym idzie. Mogłoby być tak, że niektóre dźwięki mogłyby się tutaj mi nagrać, a wolałbym, żeby się nie nagrały. Chociaż z drugiej strony, gdyby się nagrały, no to miałbym jeszcze łatwą synchronizację. Aczkolwiek, no, czasami trzeba sobie utrudnić życie. Dobra, widzimy teraz, że fortepian sobie spadł w dół. Więc naszym zadaniem teraz będzie przede wszystkim pograć sobie trochę, jak widzicie. No, patrzcie, kurde, gramy sobie ładną melodię. A tak na serio, to już jest coś podobnego do Little Nightmares 1, bo przynajmniej pamiętam, że coś podobnego było. A mianowicie właśnie trzeba będzie skakać sobie na tym fortepianie, żeby po prostu on puścił i spaść w dół. No i przed chwilą właśnie trawkę zdobyliśmy monotematycznie, jakoś tak. I teraz zobaczymy, co się stanie. No to nieźle, kurde, spadliśmy w dół i jesteśmy teraz w zasadzie pod pomieszczeniem, w którym obecnie byliśmy. Co tutaj mamy ciekawego? Czy tutaj będziemy mogli przejść? Nie wydaje mi się. Wydaje mi się, że teraz najprędzej będziemy musieli przez tą dziuplę przejść. Tylko najpierw niech mi Six pomoże tam wejść. Ale zobaczmy, co tutaj jest. O! Kogo my tu mamy? Aha, dobra. Okej, myślałem przez chwilę, że to jest jakby, wiecie, ta postać, gdzie wejdziemy w nią i ona dosłownie, jak to się mówi, spowoduje, że Mono zostanie na sekundę opętany, albo przy okazji te takie czarne dymy przy nim przelecą, a tu się okazuje, że to jest jakby ta właśnie opętana lalka, więc warto się nią jakby trochę co nieco zainteresować. Tylko do takiego stopnia, żeby, wiesz, tam jej łeb rozpieprzyć o coś. Tylko, kurde, właśnie problem jest taki, że nie widzę tutaj czegoś, przez co mógłbym jej łeb rozpieprzyć. A, dobra, widzę już. Dobra, chodź tu. Chodź tu na małe co nieco.
Dobrze, ale zostałaś pociśnięta, nie? Klasycznie. Klasycznie. Dobra, i razem podniesiemy to do góry. Oczywiście, że tak. Dobra, wbijaj tu six. A my zatem bierzemy chyba klucz tu jest. Tak, tutaj klucz był. Dobrze, widziałem, że coś się tutaj świeci. Widzicie, kurczę? Jaki ja spostrzegawczy jestem normalnie, gościu. Nie widzę problemu. Dobra, więc wkładamy klucz i lecimy dalej z koksem. Zobaczyć, co tutaj ciekawego na nas będzie czekać. Aha, kolejny uczeń, który chyba chce mieć problemy z główką, więc ja mu zafunduję te problemy z główką, ale to raz, a porządnie. Tak więc, hono tutaj, gościu. Zaraz sobie inaczej porozmawiamy. Biorę młot w dłoń. Doskonale. I teraz uwaga. No. Ale w razie co, myślę, że warto się upewnić i zrobić coś takiego. Ale, dobra, nie trzeba, bo Six tutaj ładnie się z nim rozprawiła. To bardziej zastanawia mnie teraz inna rzecz, to po co nam jest ten młot w takim razie, skoro nie można tutaj nic zrobić za bardzo. To jest bardzo zastanawiające i szczerze chciałbym znać odpowiedź na te pytanie. Czy będzie mi to dane? Nie mam zielonego pojęcia. Dobra, sprawdźmy, co tutaj możemy zrobić, żeby przejść dalej, bo nie wierzę w to, że... Nie wierzę w to, że musimy... A, dobra, okej, już widzę, chyba nawet. Doskonale, to właśnie trzeba zrobić, czyli trzeba się dostać za pomocą właśnie tej szuflady na drugą stronę. Okej, widzę, że jesteśmy... Zainstalowano Ratchet i Clank. A tak, właśnie, bo dzisiaj 2 marca o 5 był ten darmowy Ratchet i Clank 2016, więc radzę wam skorzystać, póki możecie, nie? Bo kurde, świetna produkcja. Aż sam chcę w tym roku ją nagrać, mimo że ona była już orana na tym YouTubie tyle razy, że kurcze pieczone. To jest śmiech na sali, aczkolwiek no, fajnie byłoby to ograć. Lubię w sumie Ratcheta i Clanka 2016, ale dobra, nie o Ratchecie teraz. Przejdźmy do gierki samej. Ale powiem wam szczerze, że tutaj troszeczkę czuję taki nie wiem czemu recykling. W sensie to jest coś, co już i tak widzieliśmy, bo to jest trochę podobne pomieszczenie do tego, do tych drzwi, zanim żeśmy doszli do szachów. Pamiętacie? To takie dosłownie podobne pomieszczenie jest. Dobra, widzę, że musimy tutaj się dostać. No, dawaj, 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 dawaj. Dobra, Six, a jak ty się tam dostaniesz? Masz jakiś sposób? Aha, dobra, kumam. Już wiem, co trzeba zrobić. Kurde, ale Six jest sprytna, bez kitu. Dobra, widzę, że tutaj musimy to sobie otworzyć. Doskonale. Idziemy dalej. O, drabinka. Tu u góry coś jest? No, światło jest w sumie. No, to nieźle sobie sam odpowiedziałem na to. No ja pierdolę, no to jest chyba jakiś żart. To jest chyba jakiś kurwa naprawdę nieśmieszny żart. Serio znowu ona? Ej, bez kitu, bo to się naprawdę już przestaje robić śmieszne, jak ja widzę jej parszywą mordę. No dobra, może jej parszywej mordy nie widzę, ale kurde, jak widzę jej sylwetkę, to autentycznie mi się rzygać chce. Autentycznie, nie? Nie mogę po prostu na nią patrzeć. Dobra, więc... Zróbmy coś takiego. Przygotujmy się doskonale. Chyba źle nawet stanąłem, bo tak trochę. Zdecydowanie źle stanąłem i poza tym zrobiłem to za szybko. Trzeba to zrobić bardzo wolno. Dobra, jestem teraz spokojny w miarę. Ona się co prawda tam raz spojrzała, jak widzieliście. To jest przerażające, że ona kurde zamiast skupić się na tej gierce, to ona się interesuje tym, co się wokół dzieje, nie? I ja przez to nie mogę kurde normalnie działać. No dawaj, 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 no kurde! Mono, co ty kurde dajesz? Przecież ty dużo siły masz. Chłopie, dzieciaku. Okej.
Tak, to chcesz ogarnąć. A doskoczę stąd? Nie, no chyba doskoczę normalnie. Dobra, no to ty tam se graj. Nawet na mnie uwagi nie zwracaj, graj sobie spokojnie. A my ten, a my sobie ogarniemy co nieco. Przesuniemy sobie pewną część. Powolutku do przodu, powolutku. Ty, na Beskitu jak to zrobić, ty? Przecież to trzeba jakoś ogarnąć tak, żeby ona tego nie widziała. Tylko problem jest taki, że... Kurwa, ale ona jest creepy, bez kitu, nie? Wracaj tam grać, kurwa! A nie, co ty odpierdalasz? Serio, wracaj tam grać, no co ja ci zrobiłem? Ty przecież... Co jest grane? A tak było dobrze, nie? Spierdalaj, spierdalaj. Graj sobie dalej. Miej we mnie wyjebane. Miej wyjebane, a będzie ci dane. Ty piarko. Ja się tobą nie interesuję, w przeciwieństwie do ciebie, bo ty się mną bardzo interesujesz. To więc spierdalaj. Graj sobie tam swoją melodię, a ja sobie na spokojnie, kurde, lecę do góry. Tak, w tej serii ja nie będę cenzurował bluzgów, bo nie widzę sensu, skoro to już jest horror. Tak więc lecimy. Kurwa, graj dalej. Ja pierdolę! O nie! Spierdalaj stąd! Idź stąd! Idź stąd, śmieciaro jedna! Szybko, 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 mono! Dawaj, 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 dawaj! Dawaj, dawaj, dawaj! Dawaj, 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 dawaj! Dawaj! Jezus! Szybko, szybko, szybko do góry! O! Jezus Maria, ale ona pierdolnięta na łeb jest. Ale ona pierdolnięta na łeb jest, bez kitu. Ile razy ja z nią będę musiał jeszcze, kurde, tutaj walczyć? Najpierw, kurde, kus... Chociaż wiecie co? Szczerze powiedziawszy, ten morderca był o wiele lepszy niż ona, nie? Bez kitu. Bo on chociaż, okej, był też pierdolnięty, ale nie aż tak jak ona. Ona to w ogóle, kurde, wpada chyba w piątą gęstość. Bez kitu. Co tutaj w ogóle się stało z tym miastem? Ej, to miasto chyba przez jakieś tsunami przeszło, albo jakiś inny huragan. Albo jakieś inne kamikadze. Co tutaj się najlepszego stało? Co jest grane? Chyba tędy musimy iść, tak mi się wydaje. Bo raczej wątpię, że przez tą przepaść. Nie wydaje mi się. Ale matko bosko, co tutaj jest? Czy to tutaj, nie wiem, drugi Darksiders się teraz wydarzył? Bo to dosłownie podobne do Darksidersa dwójki, nie? Też była taka lokacja, pamiętam o tym doskonale. Dobra, co jest grane? Gdzie mamy iść teraz? Nie widzę tutaj żadnego przejścia. Tu jest nasz śmietnik. Nasz czadowy śmietnik, kochany.
Gdzie tu jest jakieś przejście? Halo, halo. Ziemia do gry. Pokażcie mi przejście jakieś, jakiekolwiek. No sorry za to, że ja się tak wydarłem, ale naprawdę, kurde. No gościuwa jest naprawdę psychicznie jebnięta. I to trzeba sobie powiedzieć, rasa porządnie. Dobra, widzę, że tu mamy przejście jakieś. Więc let's do this shit. Tylko pytanie, czy nie będziemy się ślizgać, bo tu kurde jednak deszcz pada, a jak wiadomo jest mokro, no to i przy okazji jest ślisko, co nie? Ale możemy szybciej popierdzielać po tym, więc tyle dobrze. Ona przynajmniej nam dała święty spokój. Przynajmniej na dłuższą metę, tak mi się wydaje. Ile w tym prawdy, nie mam zielonego pojęcia. Nie, naprawdę, to miasto przeszło przez jakiś huragan, jakieś kataklizmy, czy nie wiem jakie inne gówno, ale... Nie podoba mi się to. Wcale, a wcale mi się to nie podoba. Tu mamy jakiś śmietnik, możemy go chyba sobie przestawić, co nie? Jak najbardziej tak. Możemy go sobie przestawić. Możemy się jakoś tam dostać, tylko właśnie to jest, kurde, doskonałe pytanie, jak się ma możemy tam dostać, bo... Nie widzę tutaj nic, co mogłoby, nie wiem, pozwolić nam się tam dostać. Ani żadnego czegoś, co możemy przesunąć, ani nic. Dziwna sprawa, dziwna, dziwna. O! O! W końcu jakiś konkret. Trzeba było tę klapę zamknąć. No mogłem się w sumie domyśleć, ale myślałem, że tu jeszcze coś innego jest. Co pozwoli nam się oczywiście dostać gdzieś dalej. No ale skoro udało nam się klapę zamknąć, no to tu już jesteśmy, kurde, wygrani w tym wypadku. W tym wypadku jesteśmy wygrani i to trzeba sobie powiedzieć jasno. Dobra, idziemy dalej. Nic nas tutaj chyba na razie nie interesuje. I przejdźmy tędy. O proszę, co tu mamy? Założysz to? Zajebiście! Proszę bardzo, to nasza Six we własnej osobie. Kolorowe odkrycie, jak najbardziej tak, zgadzam się z tym. Dara, to co, pomożesz mi tu wspiąć się? Tak jest. Okej, jesteśmy teraz tutaj w jakiejś takiej przymierzalni. I wiecie co? Z przykrością muszę was poinformować, że czas antenowy dobiegł właśnie końca. Tak jest, 30 minut na liczniku, plus minus jakieś tam fejle. I myślę, że będzie można sobie tam wyedytować i wrzucić 20 iluś minutowy odcinek, bo myślę, że taki format wam się bardziej spodoba, niż żebym wrzucał jakieś 50-minutowe odcinki. Kochani, to by było na tyle z mojej strony, mam nadzieję, że wam się spodobało, jeżeli tak, to zostawcie łapkę w górę, wbijcie na socjale, linki są pozostawiane w opisie, zasubskrybujcie kanał po więcej, kliknijcie w dzwoneczek, by otrzymać powiadomienia o filmikach, które tutaj wrzucam. Ja jestem pomidorowy.pl, to było Little Nightmares 2 i widzimy się w kolejnych odcinku właśnie z tej otóż gierki i nie tylko. Trzymajcie się, cześć i do następnego razu, elo!